Grasz w gliniarzach. Czy ty kiedyś miałeś jakiś zatarg z prawem? Znaczy, jak miałem ten wypadek, to rzeczywiście wtedy zostałem, to ja byłem tym, mówiono, znaczy, no, to ja prowadziłem samochód, więc samochód dachował, bo ja siedziałem za kierownicą, więc automatycznie to ja byłem sprawcą wypadku, tak? Więc no to w tych okolicznościach miałem styczność z prawem, aczkolwiek wyrok został warunkowo umorzony, także no. A później była jeszcze długa historia, bo ludzie się zachowali nieuczciwie i doszli do wniosku, że będę takim bankomatem do wypłacania pieniędzy i z drobnej rzeczy zrobił się gigantyczny problem. No ale suma summarum udało mi się wygrać i jakoś tam sprawiedliwości stało się zadość, więc to była taka jedyna styczność, gdzie rzeczywiście byłem sprawcą, aczkolwiek wyrok został warunkowo umorzony, a tak to nie. Dobra, ja wiem, że takie momenty, kiedy masz jakiś tam problem z prawem, nie jest łatwiej. Jak to u ciebie wyglądało? Czy to cię męczyło jakoś tak psychicznie? Wiesz co, Damian, bardzo mnie męczyło, bo kurczę, no, sprawy toczyły się przez 5 lat. Ja w pewnym momencie byłem wrakiem emocjonalnym, bo jak przychodził jakiś list, mama mówi, przyszedł jakiś list z sądu. Mówię, nie, no znowu, tak? I to były takie przerwy. Był rok spokoju, później znowu się zaczęła batalia. Najpierw karna, później cywilna. No, ludzie nie mają litości, to jest przykre. Nie mają litości i najgorsze dla mnie, ja nie mogę tego pojąć, że ludzie chcą się dorabiać na swoim zdrowiu, które rzekomo utracili, i na ludzkiej krzywdzie. Bo jeżeli ja bym stał po drugiej stronie, to cieszyłbym się, że nic mi się nie stało i rzeczywiście historia miała zupełnie inny przebieg. A ludzie w takich sytuacjach, to jest bardzo przykre, że próbują to wykorzystać do tego, żeby się wzbogacić. Nie patrzą, że po drugiej stronie stoi człowiek, nie bankomat do wypłacania pieniędzy, tylko człowiek, który w tym momencie przeżywa swój dramat, który nie chciał tego zrobić, bo zawiniły inne rzeczy i który rzeczywiście, kurde, nie zrobił tego, co zostało mu wmówione. I to jest największy dramat. To jest największy dramat, że człowiek człowiekowi jest w wielu przypadkach wilkiem, że nie ma takiej uczciwości, że nie ma tej takiej pokory, że wiesz, no, jestem wierzący i nie wyobrażam sobie, że mógłbym coś takiego zrobić. Ja to bym dziękował Bogu, że nic mi się nie stało. Przecież ja też miałem na planie gliniarzy, jechałem na plan, wjechał we mnie samochód z dosyć dużą prędkością, tak? Gdybym kierował się tokiem rozumowania ludzi, z którymi ja się zderzyłem, to powinienem udawać wielce poszkodowanego i dzisiaj zakładać 300 spraw tym ludziom. Ja się cieszyłem, że mi się nic nie stało i przede wszystkim, że też im się nic nie stało. Bo nigdy nikt nie wjeżdża w kogoś specjalnie, tylko to jest przypadek. A różne rzeczy się zdarzają i każdemu mogą się takie rzeczy przytrafić, więc... Dobra, ale to już zakończone wszystko. Dziękuję. No i tyle. Dziękuję bardzo.